Cześć, witajcie kochani Pepkowicze moi. I tu patrzcie, chcę wam coś pokazać. Jakie fajne skarpety. O, trzy pary. O, ale słuchajcie, postanowiłam wam pokazać też tutaj bieliznę. Jak to się prezentuje. Takie podobne majtki są w H&M-ie. O. O takim kroju. Te są bardzo ładne też z taką koronką. O. I kochani, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będziecie powiadomieni o nowościach. Ale to jest też takie, wiecie, dla mnie motywujące. Bo jak dochodzą subskrypcje, to motywuje to, słuchajcie, do kręcenia. No bo ja to robię dla was. Mi to sprawia przyjemność. No nie kręcę tego dla siebie, żeby samemu oglądać, bo to bez sensu. Bo ja jestem w tym sklepie. Ale jak będzie fajny, miły komentarz albo uśmiech, to jest bardzo, słuchajcie, o te są fajne, takie z przodu przezroczyste. To jest takie, słuchajcie, bardzo motywujące. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z każdego komentarza waszego. Ja wam się może wydawać, że to takie, o, co to komentarz, ale wiecie, dla mnie to dużo, bardzo. To jest bardzo ładna. Taka wykończona. Wiecie co, każdy youtuber wam powie, że komentarze, kontakt ze swoimi widzami, a także przybywająca subskrypcja, to jest no taka nagroda dla nas, dla osób, które kręcą, bo robimy to dla kogoś, nie dla siebie. Mi to sprawia wielką przyjemność, ja to lubię wam pokazywać ten towar, opowiadać o nim. Te są fajne majteczki. Po 10. Mówicie, że fajnie, że mówię ceny. Wiecie, ja czasami jak są na tych produktach takie jak doniczki czy coś, te ceny, to ja sama nie jestem w stanie się doczytać. I tak wam filmuję i mówię, ale sprawdzam i nie jestem w stanie się też doczytać. Ja nie wiem, dla kogo są robione te małe ceny. Tu jest taki fajny zestaw majteczek. O, pamiętacie te takie na 7 dni tygodnia? No to są one. No, fajna cena. Bo to wychodzi 5 zł za sztukę. One są takie cieniutkie. Takie na lato typowe. No i tak, chcę wam pokazać bieliznę, bo był komentarz, że ktoś nie spodziewał się, że jest w takiej dobrej cenie fajna bielizna. Więc chcę wam pokazać. Napiszcie w komentarzach, czy macie z Pepko bieliznę, jak wam się nosi. Ja mam staniki sportowe, usztywnianek nie miałam z Pepko. Bo jakoś przez tą całą sytuację na świecie przyzwyczaiłam się do staników sportowych. A te, co mam usztywniane, mi wystarczają i nie musiałam kupować nowych, ale powiem wam, że jest dobra cena i bardzo ładne są te biustonosze. Tu za 20 zł, patrzcie jakie ładne. Ten niebieski mi się podoba kolor. I podoba mi się, słuchajcie, ten czarny jest śliczny. Takiego szukałam. On jest cały z koronki. Patrzcie, jaki ładny biustonosz, tylko za 20 zł. Jest piękny. Powiem wam, czasami się kupi jakiś taki stanik, słuchajcie, niefirmowy i on jest lepiej zrobiony niż te firmowe staniki. Tamten jest też, wygląda na wygodny. I wiecie, no czasami się tak trafi. Te niektóre firmy, zauważyłam, markowe już do designu się za bardzo nie przykładają i ten design mają taki przestarzały. Tu wam chcę takie figi pokazać. Za 8 fajne. O. Ale też są tu takie, o, słuchajcie, ale fajne. Teraz wyciągnę, bo możecie sobie nie zdawać sprawy, że są takie fajne figi w Pepku. Patrzcie. O. I one kosztują 10 zł tylko. O. Fajne, ale jeszcze wam chcę pokazać takie serduszka. Tam były. O, teraz wam pokażę coś fajnego. Tu jedną ręką wyciągam. O. Więc wiecie,
Te znane marki już z biustonoszy o design za bardzo nie dbają. Jadą na renomie według mnie. I czasami właśnie w Pepco można kupić coś ładniejszego, jak się prezentuje. A nie wiem, jak się staniki noszą, to proszę o komentarze. Jeżeli ktoś ma usztywniany stanik, to niech napisze T12. O, ten kolor bardzo mi się podoba. Taki brudny róż, ale on fajnie, bo tak za bardzo nie prześwituje pod białymi bluzkami. Bo wiecie, że biały stanik pod białą bluzką bardziej prześwituje niż cielisty. No i ten też mniej. I tak nie żółknie bielizna, taka jak biała. Tu macie fioletowe, cieliste. Jeszcze zobaczymy, w jakiej cenie ten staniczy. I tak, kochani, wiecie co, wkręciłam się w nagrywaniu dla was filmy i jeżeli nie nagrywam, to mi tego brakuje, ten 20. Więc ja to robię, bo lubię bardzo. A nie dlatego, że muszę. Słuchajcie, albo robię, bo no, nie lubię, a robię, nie? To bez sensu w ogóle. To można szybko wyczuć, słuchajcie, jak ktoś czegoś nie lubi. No trzeba wszystko robić z pasją, słuchajcie. I tu dla mamy też, słuchajcie, nakręcę. Mama chciała skarpetki, a ja mówię, może lepiej sobie kup podkolanka, nie skarpetki, bo skarpetki mogą być takie, wiecie, przykrótkie. Powiecie, co preferujecie, skarpetki cienkie czy podkolanka? Bo ja uważam, że chyba lepiej podkolanka, bo wtedy one są trochę wyżej, a nie są takie, wiecie, kuse. A patrzcie, jakie fajne rajcusy są też w dobrej cenie. Też w tych firmowych sklepach czasami są rajtuzy po 35 zł. Ja pamiętam, kupiłam kiedyś rajtuzy i przy wkładaniu zrobiło mi się oczko i były do wyrzucenia. Powiecie, czy też tak mieliście, że kupujecie drogie rajtuzy, zakładacie i nadają się do wyrzucenia, bo poszło wam oczko. W ogóle pani mi źle powiedziała, bo pytałam się, czy to jest rozmiar na mój wzrost. Tak, tak. A się okazało, że musiałam je naciągać bardzo. No i szczeliły. A tu takie zestawy skarpetek. O, po 10 zł i jest ich 5. O, to mogę przeczytać, słuchajcie, taką cenę, ale w tych rzeczach, artykułach niektórych przemysłowych to są takie małe ceny, że mówię wam, koszmar to jest, że ja też mam trudność, żeby to odczytać dla was. I wiecie, jeszcze wam chcę pokazać tutaj, tak objechać wszystkie skarpetki. Tu jest takie organiczne. W dobrej cenie, 3 pary. Tu walentynkowe. No i tak, idzie wiosna, bo tu w ogóle jakaś kolorystyka jest, słuchajcie, już taka, wiecie, wiosenna, nie? Widzicie, dużo jest kolorowy skarpet. No i wam tak chcę objechać tą całą bieliznę. I na dole, słuchajcie, te staniki sportowe. O. I jeżeli film wam się podobał, to wiecie co robić. Subskrybujcie, lajkujcie. I do następnego. Cześć.